8. Ale Rose, dwa razy już miał randki z deskami. Jeszcze jeden lewy prosty. Anglik tylko się broni za podwójną gardą. Tym bardziej, że Brian Ross jest takim typowym... Przegraną zanotował do tej pory w karierze Rose w maju 2010 roku z Maxem Maxwellem. Szósta runda TKO. Jak twierdził, był to wypadek przy pracy. Jeden remis 2000. To było w Corpus Christi 9 listopada. W pierwszej rundzie tej walki był Andrejte na deskach. Po raz kolejny po takich backendowych rekord ma bardzo dobry, 25. No już i pierwsza runda. Mamy ten cios Rose. Te bezpośrednie lewe proste Andrejda. Jeszcze jeden lewy prosty. Przeszył gard. Cios Anglika prawym sierpowym, Amerykanin. Rose. I jeszcze raz. Podbródkowy. No, ten raz zablokował. On ma 190 cm wzrostu, 180 Rose. Stoją z reguły tą przewagę zasięgu rąk. Na pewno tak, a poza tym jeszcze Andrejte jest zawodnikiem bardzo, powiedzmy, trudnym do boksowania. On jest w tej rundzie, będzie próbował znaleźć bardziej skuteczne rozwiązanie. Ale podstawą są te lewe proste. W tej pozycji to po pierwsze doskonałe warunki fizyczne, dobrze wyszkolony. To, co Andrzej wspomniałeś, no duże doświadczenie z ringów amatorskich. To ja myślę, że dzisiaj będzie naprawdę. No i też przewaga zasięgu rąk Andrejda. 196 cm. Rose. I natychmiast skontrował. Zaledwie 3 rundy za nami, a już 5 punktów rozluźnienia tej gardy, żeby strzelić lewym prostym. No przede wszystkim szybszy jest Andrejte od swojego przeciwnika i mamy kolejny knockdown. No to był prawy sierpowy, błyskawiczny. To... Taki kontrujący, typowa akcja dla Mańkuta, przepuścił lewą rękę, odchylił tułów i skontrował prawym sierpowym. No jeszcze. Tu mieliśmy właśnie taką typową akcję, atak bezpośrednim prawym Rosa i bardzo dobra obrona Andrejte. Widać tutaj znacznie większą wszechstronność Amerykanina. Po raz kolejny dobra seria ciosów na tułów, zablokowana. Przed walką Rose mówił, że Roya Jonesa juniora, którego karierę długo prowadził ojciec, no i potem doszło do konfliktu, rozstali się. No teraz dobra akcja. Co... Dochodzą te ciosy do szczęki Rose'a. Tak, no momentami Rose rzeczywiście jest bezradny, tak jak w tej chwili cała seria ciosów. Arim. Czaruje, czaruje, hipnotyzuje Andrejte. No i mamy te ciosy w tułów, o które prosił sekundant i ojciec Demetriusa, Paul Andrejte. W fragmentach walki, czyli na dystans, zwarciu, pół dystansie. On tutaj w momencie, kiedy skraca dystans, natychmiast klęczuje prawych, prostych Andrejta. Bezpośredni lewy, który po raz kolejny stwarza, widać, duże trudności Anglikowi. On tutaj ma tą strzelną gardę, ale bardzo statycznie. Rozbija go ciosami w tułów i czeka na okazję na... Razy w trakcie tych 7 rund trafić prawym, a i to było w zasadzie wszystko, na co go było stać. Kapitalnie, prawy podbródkowy i teraz cała seria ciosów, to już chyba zbliża się koniec. Szybkość, szybkość tutaj jest, szybkość. On po ataku wielokrotnie schodzi w prawą stronę, zmienia takie typowe akcje dla
dla Mańkuta, więc ma pełen przegląd sytuacji, tak jak w tej chwili. Proszę bardzo. Lewy na tułów i szybka seria ciosów na górę. Zdecydowana przewaga Amerykanina. Anglikana wszechstronnego Andrejda. Andrej z kolei na konferencji prasowej mówił ciągle chcę być mistrzem świata WBO, chcę to robić całe życie, uwielbiam walczyć, uwielbiam boks. Mam nadzieję, że Brian Rose da z siebie w sobotę wszystko, żeby była ciekawa walka. No Rose daje z siebie wszystko, ale to jest za mało. To skupia się w tej chwili Brian Rose zdecydowanie na defensywie, tylko z tej bardzo rzadko się otwiera tutaj z tej podwójnej gardy. Zmusza go, chce go zmusić do otwarcia, tymi ciągi są minimalne. No tak jak w tej chwili, Rose trafił lewym po raz kolejny i doskonała obrona przed prawą ręką Anglika. Ja myślę, że czas na to, żeby sędzia już ringowy... No jeżeli sędzia ringowy tego nie zrobi, to może to zrobić sekundant, ale zrobił to wcześniej sędzia. No pewny siebie jest Andrejte. Chełpił się, że jeżeli na konferencji prasowej, no teraz barkiem odepnął rywala, jeżeli dostanie się szansę, to może znać i Floyda Mayweathera. I... Dobra akcja, co prawda nie obdarzona mocnym pojedynczym ciosem ze strony Andrejta, ale... Myślę, że w tej rundzie będzie próbował znaleźć bardziej skuteczność w tych dwóch knockdownach na obronie, więc nie będzie łatwo Andrejdowi tutaj rozmontować tą jego szczelną gardę. W tych wszystkich akcjach... Atak, wydłużenie dystansu, znowu ponowił ten atak Andrej, także... I kapitalnie strzeliły. Cierpliwie przygotowuje kolejny atak, nawet prowokuje tutaj, tak jak w tej chwili. Ja, rywala. Bardzo dobry unik, tak.